Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Na tapetę wjeżdża nam wspaniała partia Magnusa Carlsena z arcymistrzem z Bośni, Predragiem Nikoliciem, solidnym arcymistrzem. Magnus Carlsen w momencie rozgrywania tej partii ma lat 15, ponieważ partia była rozgrywana w 2005 roku w holenderskim Wijk aan Zee. No i rozpoczęła się następująco. Magnus zagrał posunięcie E4, przeciwnik E6, D4, D5. Mamy obronę francuską tutaj ze strony czarnych. Białe mają kilka możliwości, mianowicie mogą zagrać teraz posunięcie E5, mogą zagrać posunięcie skoczek C3, skoczek D2, są to takie posunięcia dosyć popularne, jest też taki ruch fajny, goniec na D3. Można tutaj też zbić na D5, czego nie polecam grać białymi z tego tytułu, że biały w tym momencie nie uzyskuje żadnej znaczącej przewagi w debiucie, a czarny nie ma problemów z rozwojem figur, dlatego też nie polecam, a Carlsen zagrał posunięcie skoczek D2, przeciwnik C5, wybiera tutaj system tak zwany tarasza, C5, czarne w tym momencie chcą mieć centrum szybkie, wyprowadzone szybkie pionki w centrum i mieć bezproblemowy rozwój tutaj lekkich figur, co zaraz będzie widoczne w następnych posunięciach. Białe decydują się na bicie na D5, jest tutaj też mianowicie możliwość zagrania skoczkiem na F3, też teoretyczne posunięcie, no ale Carlsen zbija tutaj, pionek zbija na D5, skoczek wychodzi na F3. No i teraz plan białego jest taki. Biały sobie myśli, że jak czarny na przykład zbijał pionka na D4, co się oczywiście narzuca, szczególnie w partiach początkujących dzieci, to tutaj skoczek odbije sobie pionka na D4 i będzie izolowany tutaj pionek na D5. Samotny pionek, który będzie wsparty jedynie figurami czarnych. Izolowany pionek też jest wtedy, słuchajcie, gdy nie ma tutaj wsparcia ze strony pionka obok, z jednej strony lub z drugiej strony. W tym momencie ten pionek jeszcze nie jest izolowany, bo jest tutaj pioneczek na C5. W partii nastąpiło C4. Posunięcie jest to słabe. Arcymistrz tutaj Nikolić wybiera takie posunięcie z tego tytułu, że chciał Carlsena troszeczkę wybić z teoretycznych ścieżek i chciał go tutaj zmusić do samodzielnej, pracy w debiucie, ale to posunięcie jest bardzo słabe i tutaj Carlsen naprawdę rozgrywa tą partię bardzo dobrze i zaraz to zobaczymy. Jaka mogła być kontynuacja inna? Mianowicie czarne mogłyby zagrać na przykład skoczek C6, goniec by mógł zagrać na B5 i w tym momencie teraz można by było zagrać C4. Ten goniec już tutaj prawdopodobnie musiałby się wmienić za skoczka i czarne mogłyby być całkiem ok, chociaż tak też można oczywiście grać, nie jest to nic, że tak powiem, złego. No, wróćmy tutaj do głównej naszej partii, do głównych wariantów. C4 zagrał czarny, no i w tym momencie Carlsen wykorzystuje to błyskawicznie, zagrywając posunięcie B3. Od razu tutaj się rzuca do gardełka na pole C4. Na przykład tutaj czarne mogłyby zagrać ruch B5, ale to będzie bardzo słabe posunięcie z tego tytułu, że zagramy A4 i będziemy strasznie rozbijali skrzydło hetmańskie przeciwnikowi. Dlatego w tym momencie czarny odbija na B3 i odbijamy oczywiście pionkiem z B, otwierając wieżyczkę, co jest bardzo ważne, żeby ta figura już grała. Czarne zagrały posunięcie goniec B4. No właśnie, tutaj ten goniec bardzo sprytnie chce zagrać sobie na pole C3, atakując wieżę i atakując przede wszystkim pionka, chociaż ten pionek jest jeszcze broniony przez skoczka. Ale Carlsen zagrywa tutaj takie posunięcie zaskakujące, można powiedzieć, z pułapeczką. Jest to ruch skoczek na E5. W tym momencie zaprasza tego gońca czarnopolowego do zagrania na pole C3. No właśnie, co by się stało, gdyby goniec zagrał na pole C3? Atakuje wieżę i atakuje pionka bezbronnego na D4. Otóż nie do końca bezbronnego, ponieważ następuje teraz fantastyczny ruch hetman na F3 z nieodpartą tutaj pokusą dania mata na F7, ale też możemy zbić gońca na C3, dlatego goniec na C3 jest bardzo słabym posunięciem. W tym momencie po skoczek E5 czarne zagrały skoczek na E7 i tutaj białe zagrały goniec na D3. Moi drodzy, co się stanie, gdy goniec w tym momencie zagra na pole C3? No już teraz tej przesłony, powiedzmy, nie ma, przepraszam, nie przesłony, tylko goniec zasłonił tutaj hetmana, jeżeli zagra na F3. No ale tak, Hetman nadal zagrywa na f3, ponieważ atakujemy tutaj cały czas pionka f7, chcemy dać mata. Więc nie można zbić teraz wieży, nie można zbić wieży, nie można zbić pionka. Czarne na przykład zagrałyby roszadę i następuje bardzo sprytne posunięcie. Goniec bije h7, król raczej musi odbić, no i hetman odbija gońca i białe zostają z pionkiem więcej, z praktycznie wygraną pozycją na tym poziomie, który prezentują tutaj arcymistrzowie. Lecz w tej pozycji tutaj po goniec d3 nastąpił ruch skoczek na C6 i Carlsen zagrywa spokojnie roszadę. Zauważmy, że tutaj Carlsen kompletnie nie patrzy na tego pionka D4, on specjalnie tego pionka oddaje za cenę rozwoju, bo na przykład jak skoczek by zbił na D4, tu już nie będziemy dużej analizy na pewno przeprowadzać, bo nie ma sensu, dlatego że goniec na przykład zagrywa na B2 i bardzo aktywne są figury, bardzo silne są figury przeciwnika, przepraszam, białego, dlatego też w tej pozycji teraz goniec decyduje się zagrać na C3, atakując wieżę i atakując pionka, który jest też podparty, przypominam, przez skoczka na C6. Wieża ruszyła zatem na A4 i goniec zbił pioneczka na D4. Co by się stało, jak na przykład po wieża A4 skoczek zbiłby na E5? No to tutaj pionek odbija na E5, goniec odbija na E5. No i wieża E1 z atakiem na gońca, z pięknym atakiem również na króla czarnego, z dużą aktywnością przede wszystkim. No, czasem gra w szachy jest podparta dużej intuicji, tutaj Carlsen tą intuicją się wykazuje niesamowitą. Przede wszystkim figury wszystkie są bardzo aktywne. Skoczek szybko wchodzi na f3, goniec zaraz wejdzie na b2, jak ten goniec zejdzie z diagonali. Wieża a4 stoi niestandardowa, ale jest gotowa do ataku na skrzydle królewskim, także za cenę piona inicjatywa tutaj białych jest ogromna. No ale wróćmy do partii, bo wieża a4, goniec zbił na d4, skoczek odbił na c6, skoczek odbił na c6 i tutaj biały zagrywa goniec a3. No właśnie, co te posunięcie daje? Mianowicie to, że nie pozwala zrobić przede wszystkim królowi roszady. Jest to ruch taki no, nieprzyjemny dla czarnego. Także można w tym momencie zrobić małe podsumowanie, mianowicie takie. Białe nie mają pionka, ale za to nie pozwalają czarnemu zrobić roszady. Jest to na pewno mały sukces. W tym momencie czarne zagrały goniec na e6, skoczek ruszył na f3, i goniec wrócił na b6. Ten ruch jest troszeczkę słabszy z tego tytułu, że był ciekawy plan dla czarnego, mianowicie, żeby czarne zagrały na przykład na f6, przypuśćmy wieża na e1, jest to ruch na pewno solidny i goniec wraca na e7, dzięki temu tutaj czarne mogłyby próbować robić roszadę. Rzecz jasna tutaj goniec na pewno nie mógłby wymienić na e7, bo by się to białemu nie opłacało. Trzeba zachować tą figurę, grając na przykład goniec b2 i atakując punkt g7 nieprzyjemnie. No ale w partii poszło właśnie goniec na b6 i teraz Carlsen zagrywa wspaniałe posunięcie, bardzo silne, zresztą takie niestandardowe. Jest to ruch hetman na a1. Cóż ten hetman tutaj wyrabia, moi drodzy? Hetman bardzo tutaj fajnie patrzy na pole g7 i chce zbić tego pionka po prostu, ale zauważmy, że czarne tego pionka nie atakuje, ponieważ czarny zagrywa hetman, przepraszam, tego pionka nie broni, język się plącze, hetman zagrał na c7. Carlsen w tym momencie, zaskoczę Was, nie zbija pionka na g7, chociaż bicie pionka na g7 jest w porządku, można to zbić, odzyskujemy piona z dużą przewagą, na pewno z dużą przewagą. Carlsen wybiera inne posunięcie, mianowicie b4. Stara się tutaj przegonić tego skoczka z c3 i uaktywnić się na skrzydle królewskim. Poza tym czarne prawdopodobnie planują zrobić długą roszadę, więc ten pionek zawsze będzie tutaj atakował skrzydło hetmańskie. Czarne zagrywają f6. No, nie chcą stracić pionka na g6. Skoro Carlsen nie zbił piona na g7, no to czarne tego pionka bronią. Magnus zagrywa wieża e1. Ruch normalny, bardzo dobry. Oczywiście atakujemy gońca, chcemy go zbić. I król f7. Tak jak tutaj zauważyliście, czarny nie zrobił roszady. Trzeba czarnego w jakiś sposób ukarać. No i Carlsen robi to w sposób perfekcyjny. Najpierw zagrywa ruch na b5, żeby spędzić skoczka na pole, na bandę, na pole a5. I teraz zagrywa posunięcie bardzo silne. Niełatwe, ale tu już ma Carlsen konkretny plan, moi drodzy. Jaki to będzie plan? Hetman na D1. Hetman wraca do łask i wraca na pole, z którego wyruszył. Hetman już spełnił swoją rolę na tej diagonali, bardzo mocnej. I teraz chce tutaj szarżować po białych polach. Oczywiście jeszcze przeszkadza mu skoczek, ale ten skoczek zaraz też spełni swoją ważną rolę. Czarne zagrywają teraz posunięcie wieża E8. No jest to ruch już słaby, ponieważ partia się kończy za kilka posunięć. Możecie sobie na chwilę zatrzymać filmik i zastanowić się, jaki ruch zagrał mistrz świata. Skoczek zagrał na pole G5 z szachem. Oddają figurę białe. Niesamowite posunięcie, niełatwe do zauważenia na pierwszy rzut oka. Co się stało? Czarne zbiły tego skoczka, nie ma innego wyboru i hetman zagrywa na pole F3. Dajemy szacha królowi. Król po prostu musi stąd uciec. Widać, że ten goniec na A3 spełnia bardzo ważną rolę, bo zabiera te czarne pola, no i hetman też tutaj zabiera pole F6, atakując jednocześnie króla na F7. No i król ruszył na G8. Ostatni ruch kończący partię, rozegrany tutaj, zagrany przez mistrza świata. Jeszcze wtedy nie mistrza świata, ale przyszłego. Wieża zbiła na E6. W tym momencie bośniacki arcymistrz poddał partię. Moi drodzy, no jeżeli by tutaj wieża zbiła na E6, no to byśmy hetmanem dali mata na F8, po prostu. Poza tym tutaj czarny już jest w totalnej rozsypce, skoczek nie ma gdzie grać, gońce są bardzo aktywne, wieża jest gotowa na linii na przykład czwartej, nie na przykład, tylko na pewno na linii czwartej, żeby atakować. Na poziomie właśnie arcymistrzowskim tutaj już jest totalnie przegrana pozycja. Polecam sobie jeszcze ją poanalizować, na przykład z silnikiem, aby się dowiedzieć, jak można by było tutaj białymi jeszcze ją wykończyć. Bardzo ładna partia, dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, pokomentujmy, podyskutujmy i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, cześć!